znaczy do tych głównych, tak? I wysyłać sobie ją tam w momencie, kiedy nie przekroczy pewien próg, wysyłać sobie SMS-y, tak? Dla mnie najważniejsze dwa kanały dostępu do informacji to mail i SMS, tak? Tutaj chciałbym otrzymywać pewne raporty i tylko te wyselekcjonowane, które mnie rzeczywiście będą interesowały. Kolejna sprawa to już bezpieczeństwo samego rozwiązania, bo co jest ważne, jeżeli tworzymy tego typu rozwiązanie, to po pierwsze, chcielibyśmy wiedzieć, czy nic się tam dziwnego nie dzieje, czy jakaś tam struktura pliku się nie zmienia, tak? czy jakieś sumy kontrole pliku są ok. Chcemy mieć też tutaj jasność co do dostępu do rozwiązania. Tak? Ja się zastanawiałem nad różnymi rozwiązaniami i doszedłem do wniosku, że wystawianie usługi SSH na zewnątrz to nie jest dobry pomysł. Nie zgodzę się. To znaczy, no, pod warunkiem tak, że klucze i te sprawy, to zgadza się. Natomiast ja postawiłem jednak na rozwiązanie VPN, myślałem też na przykład na czymś takim, żeby usługę SSH wystawić, ale ukryć ją za tak zwany port knockingiem, tak? Czyli można to rozwiązać i jest to stosowane. Rozwiązanie z VPN jest całkiem dobre. Tak, jak najbardziej to jest AS256, także działa to od dwóch lat, mówię, jest wystawiane na zewnątrz i ja tym administruję, chodzę, jak na razie jest okej. Czy VPN nie jesteś od razu bezpośrednio wewnątrz sieci? Możesz dostępny tylko do jednej maszyny po SSH, ale dostępny masz wszędzie. Zgadza się, no, o to też chodziło. Znaczy ja jeszcze tutaj nie wspomniałem, ale pewne wsparcie oczywiście na tego mojego zaprzyjaźnionego nauczyciela informatyki z liceum świadczy, tak? I po prostu omawiamy się. On już coraz więcej wie o Linuxie, ale mimo wszystko czasami jest potrzeba, żeby tam wejść, coś głównąć, coś tam zobaczyć. I kolejna sprawa to jest zarządzanie. Tutaj założenie miałem takie, że jeżeli ja to przekazuję ten projekt komuś, tak? Czyli jakiemuś tam człowiekowi, który dopiero wykonuje pewne kroki w Linuxie, no to jeżeli on zobaczy nagle tutaj jakąś konsolę i zacznie tam jakieś, będzie musiał jakieś polecenia wpisywać, a w Linuxie to jest piękne, tak? Że z polecenia do polecenia można sobie tam całe tak powiem, ciągi wpisywać, wszystko pięknie działa, ale dla ludzi z zewnątrz to wygląda koszmarnie, dlatego stwierdziłem, że jeżeli to będzie zarządzanie, jeżeli da się to jakoś tam oskryptować i poprzez przeglądarkę to jakoś wystawić, no to będzie to, o co właśnie chodzi, tak? No i tak to mniej więcej zostało zrealizowane. Tutaj pokażę jeszcze może szybciutko, jakich pakietów użyłem, tak? W poszczególnych tych rzeczach, które omawiałem. Czyli jeśli chodzi o integralność systemu, to można oczywiście używać tej różnie, bo wiadomo, tutaj są głównie ludzie, którzy siedzą w Linuxach, każdy ma swoje mieć tam preferencje. Natomiast użyłem tego, podoba mi się, działa, tak? Mogę sobie zrobić raport w każdej chwili, mam bazę wzorcową, najlepiej ją sobie gdzieś tam wypalić na jakimś nośniku, na przykład na CD porównywać, tak? Synchronizacja czasu, RDA, NTFDA, to różne są. Kontrola antywirusowa standardowa, AMAV, nie jest to może najwyższy lotów antywirus, ale jest, tak? Jeżeli traktujemy tą pierwszą kontrolę na poziomie już brzegowym, tak? Gdzie dane wpływają do naszych sieci, no to już warto coś tam już kontrolować. Zresztą AMAV świetnie się też integruje tutaj z tymi wszystkimi proxy. To są jakieś tam wydatki, to mniejsza o to. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak jak mówię, ustawiłem na Open SSH i na dany hosta na wszelki wypadek, czyli próby iluś tam niewłaściwie wprowadzonych haseł są opisywane do pomocy. Później... Tak, przygotowam Twoją listę. Jeżeli winda używasz tu jako cache, to rozważałeś to, że wymianę winda 9 i DHCP serwera na DNS masku? Masz jeden proces, który załatwia ci obie kwestie i znacznie szybciej. Z drugiej strony, no to, jeśli działa, to po co zmieniać? To jest samobrew Wi-Fi, tak? Ja już nawet tam nie dotykam się do tego, to działa. Tak? Ja dostaję tylko raporty, które sobie tam raz na jakiś czas obejrzę. Natomiast to jest fajna rzecz, tak? że o tym mówicie, bo pogadamy sobie o tym oczywiście w przerwie. Chętnie usłyszę różne wasze opinie na ten temat. Firewall, tak jak mówię, tutaj stawiałem na to, że firewall mają być wszystkie polityki z definicji na blok, tak? Blokujemy, a później ustawiamy, po co rzeczywiście taki ruch ma rzeczywiście być realizowany. Do firewalla się trudniej oczywiście definiuje, ale za to później jest to dużo łatwiejsze utrzymanie, tak? Całe to bezpieczeństwo.
Za chwilę też pokażę może, tak? Zarządzanie, a tutaj tworzyłem swój własny skrypt, taki, którym zarządzam troszeczkę tutaj pasem przydzielanym do użytkowników. Używałem tutaj polecenia Traffic Control, natomiast jest też alternatywa, tak, że tutaj podałem stronę, tak, gdzie można sobie gotowy projekt wykorzystać do własnych celów i to też działa. Jeśli chodzi o samego IDS-a, to tutaj wykorzystałem pakiet PSAT od SCAM, tak. Natomiast i on, można powiedzieć, on ładnie sobie działa w tej warstwie takiej transportowej protokołów, tak, TCP/IP. Natomiast co jest świetną sprawą, jak tutaj dodałem, tak? Tutaj adres stronki dodawałem. Teraz zobaczymy. Nie podałem, tam dalej to będzie, adres stronki. Polecam świetne rozwiązanie. To się nazywa mpusno. Być może nie większości tej osób też znane, które powoduje, jest skrypt napisany zresztą przez tego samego człowieka, który tworzył tego PSAT-a, który konwertuje reguły z Norta na reguły IPFS. No super rozwiązanie. Powiem tak, w praktyce jakieś 80% reguł z Norta da się przekonwertować na reguły IPFS. Chyba na tym slajdzie odkrywałem. Tu jest nawet taki przykład, tak? Przykład, który pokazuje, jak może wyglądać reguła snorta, tak? I po wykonaniu skryptu, tak? Jak taka reguła będzie wyglądała, tu się dopisuje jako dodatkowy łańcuch. Jak ta reguła może wyglądać już w zapisie IP tables, czyli w zapisie samego firewalla. Można sobie oczywiście wybierać różne kategorie, tak? Bo w zależności od tego, co tak naprawdę chcemy chronić w tej naszej sieci lokalnej. Ale polecam przyjrzeć się, tu jest chyba adres strony, bo podałem gdzieś skąd ściągam też reguły. Sygnatury snorta są płatne, tak? Te takie najnowsze. Natomiast możemy z opóźnieniem będzie 2-miesięczny pozyskiwać reguły snorta, wszystkie, które chcemy, aczkolwiek nie najnowsze, ale za dane. Natomiast czy ja tutaj mam adres stronki, tutaj nie wiem. Mam pytanie, to użycie tej konwersji to jest prewencja, czy wynik tego, że znalazł się ktoś, kto wiedział, czym jest snort? W moim przypadku, tak? Dlaczego to użyłem? Znaczy nie, to jest prewencja, natomiast nie, wydało mi się to naturalne. Znaczy, może powiem tak, ja na początku myślałem, że sobie postawię wszystko na snorcie, tak? Jest świetny pakiet snort, ale zacząłem z nim tam wojować. To doszedłem do wniosku, że to jest jednak trochę za ciężkie, tak? I ten temat sobie opuściłem. I nagle gdzieś tam znalazłem stronę, gdzie właśnie Michael Rush, tak? Opisuje te swoje osiągnięcia, zresztą jeden z lepszych specy od bezpieczeństwa. I tutaj tak również z jego strony, gdzie firewall, który on tam prezentuje na swojej stronce, jeżeli sobie wejdziemy na tą stronę i przeanalizujemy, to tak naprawdę no, można powiedzieć, że jest napisany, to jest jeden z lepiej napisanych firewallów. Ja oglądałem różne w swojej, że tak powiem, praktyce i powiem szczerze, że ten mi się najbardziej podoba. I on może stanowić jakiś tam trzon na dalszą rozbudowę. Jeszcze za chwilę do tego wrócę, ale dokończymy szybciutko. Nie wiem, jak tam czasowo stoję, ale tak. Jeszcze spokojnie. Dobra, czyli tak, THCP, no to wiadomo, bo tutaj wiążę sobie tam maki z IP, to jest jako standard. Stworzyłem taki skrypt, który mi wiąże automatycznie te adresy, także użytkownik tylko wypełnia pewną listę, natomiast skrypt załatwia za niego resztę. Potem jeśli chodzi o powiadamianie na maila, to akurat Exim 4, jakoś tak wbudowany w Debiana od wielu lat, jako standard. Jeśli chodzi o kontrolę sprzętu, tutaj wykorzystuję te pakiety, czyli polecenie sensor, z czego sobie tam wycinam to, co mi jest potrzebne. Jeśli chodzi o zarządzanie z poziomu przeglądarki, to też wykorzystam podobny pakiet webmin. Jest, działa, tak? Jeśli chodzi o wizualizację logów, to są już takie dodatki. Powiem szczerze, tego prawie, jak patrzę na przykład, czy rozmawiam z tym moim kolegą informatykiem ze szkoły, to on tam rzadko to zagląda. Może częściej tego IP flow monitor, gdzie tam zagląda i patrzy, jaka jest na przykład aktywniejszy użytkownikiem sieci. Ale na to tak naprawdę trzeba mieć czas, tak, żeby przeglądać te
logi. To jest właśnie zawsze problem u administratorów, tak? Oni nie mają czasu na to, co jest w istocie ich najważniejszym obowiązkiem, tak? Przeglądanie logów, analiza, a to jest zawsze przy obrazu. No i tutaj, jeśli chodzi o SMS, to jest mój tam taki własny, powiedzmy, skrypt, który jest połączony z Chrome, który coś tam analizuje, czy coś tam wykonuje co jakiś czas sprawdzenie temperaturki, jeżeli jest porównywane, wysyłanie SMS, tak? Dostęp VPN, to już wspomniałem wcześniej. Aha, i testowanie. Testowałem to mapę, jeden z chyba najlepszych sniferów, tak? Tak, są to polecenia Gitra, John Deliver, TNSynthes i tak dalej. Powiem szczerze, tutaj w momencie testów to i testowałem to tak, że jest strony lokalnej i zewnętrznej, także to była też świetna zabawa, tak? Przy okazji edukacji. Także tutaj zachęcam wszystkich, którzy chcą się pobawić, co mogą sobie właśnie coś takiego budować. W razie nazwy pakietu trzeba tylko odpowiednio pokonfigurować. To jest ten firewall stanowy, to też. I teraz tak, na przykład jak się tym zarządza? No, to jest normalnie backing, tak? Gdzie instalujemy, no, i możemy sobie na zasadzie wręcz klocku, tak, dokładać. Ja akurat używam, bo tam nie wiem, czy wspominałem, przy proxy, tak? Czy mówiłem tutaj, jeśli chodzi o proxy, to co jest jakby istotą tego też projektu, to jest właśnie server proxy squid łącznie z nakładką NoSQL. Świetna rzecz, polecam, super, super to działa i filtruje rzeczywiście treści. Dlatego jakaś tam analiza logów, tego dla zgłębiana wykorzystywana. Tak samo robię dla proxy, jeśli chodzi o pocztę, tak? Mam akurat instalowałem T3 Scana, który i taką nakładkę tego T3 Scana na proxy dla popatrz trójki Renata, który wyśle mi jakieś tam różne skrypty z BI. Także jest to jakaś tam całkiem przyzwoita ochrona dwóch najważniejszych tak naprawdę protokołów, które najczęściej są wykorzystywane w sieciach przez użytkowników. Zarządza się tym bardzo łatwo, bo to już jest wersja, można powiedzieć, no, klikamy, tak? Mamy przeglądarkę, klikamy, to co chcemy wyklikać, jesteśmy w stanie. Ja to szczegółowo opisuję swoją dokumentację, myślę, że to też umieszczę na swojej stronce, jeżeli będzie zainteresowany, to oczywiście będzie można sobie to pooglądać i na przykład żeby to jakoś konsultować. Tutaj jeśli chodzi o samo budowanie przycisków, też jest badane. Pewnie część osób, które korzystała, dokładamy przycisk, definiujemy co jaka akcja ma się wykonać pod tym przyciskiem. Sprawa banalna, prosta, także tu można różne rzeczy. Ja po prostu robię z siebie, że daję użytkownikowi możliwość edytowania listy, gdzie on wpisuje tylko raz użytkownika, MAC adres IP i dane dla uploadu, downloadu tego skryptu i on naciska przycisk wykonaj skrypt, tak? To się automatycznie przepisuje do poszczególnych wpisów w EPC. Między innymi w skrypcie, które później przydziela adresy poprzednich HCP, tak? Czyli zawsze użytkownik dostanie ten swój właściwy adres IP. Tam wykorzystuję to oczywiście i w host, i ethers. Pomiędzy innymi, dlatego na przykład tutaj też zastanawiałem się budowania taką już nie dynamiczną tablicę, ale tylko jednak statyczną, tak? Ze względu na te znamy wam wszystkim ataki mail, tak? Także tutaj można powiedzieć Linux wręcz w sposób bardzo łatwy pozwala zabezpieczyć się przed takimi atakami, a proszę to spróbować zrobić na Windows. Jeśli chodzi o samo już tutaj działanie proxy, tak? I transguardian. On działa w takich czterech grupach. Po pierwsze, można blokować różnego typu pliki multimedialne, różne rozszerzenia, możemy sobie zdefiniować. Jeżeli się pojawi takie rozszerzenie, no to użytkownik dostaje jakąś klauzulę, że coś jest nie tak, tak, czy to jest powiedzmy przepostwo, ale się jakoś wypowiada na czerwono. Natomiast tutaj jest zapewnione rozszerzenie exe, tak? Także u nas exe, jakieś mp3, takie rzeczy, no, są nie rozciągnięcie. Trzeba się skontaktować z